Nie ma to jak świeży tlen tuż po obfitych opadach deszczu. Aż chce się żyć. To prawda. Odpowiednio zróżnicowany klimat i dobre dotlenienie organizmu są niezbędnymi składnikami wyśmienitego samopoczucia. Ciekawe, że o tym wspominasz. Skoro istnieje samopoczucie, to czy istnieje również wielu poczucie? Naturalnie. Wczoraj na przykład podczas rozładunku dostawy piaskowca bardzo wyraźnie czułem mojego serdecznego kolegę Pnyszkaka. Zresztą wydaje mi się, że nie tylko ja. On bardzo rzadko bierze kąpiele piaskowe. Ja sam często u nas na placu budowy się z tym spotykam. Czuliśmy go wszyscy tak wyraźnie, że mój drugi serdeczny kolega, Khak Bukhak, celowo strącił z rusztowania kłody wprost na jego głowę. No i rozumiem, że to rozwiązało problem. Połowicznie. Nasz nadzorca niestety dowiedział się o wszystkim i postanowił nas wybatorzyć w ramach kary. Z przykrością stwierdzam, że również i to wszyscy poczuliśmy. No właśnie. Czym tak naprawdę są nasze uczucia? No cóż. Gdybym był neurologiem, odpowiedziałbym pewnie, że są naszymi przyjaciółmi. Reakcjami naszego układu nerwowego, dzięki którym wiemy, co jest dla nas dobre, a co nie. A gdybyś nie był neurologiem? To odpowiedziałbym, że nie wiem. W takim razie szkoda, że nie jesteś neurologiem. Czy opowiadałem ci o moim najnowszym projekcie? O świecie bez wojen? Nietoczących słodyczach? Czy nowej religii? O propagandzie. A z tego, co pamiętam, mówiłeś mi jedynie o amatorpagandzie, ale cieszę się, że w końcu udało ci się rozwinąć ten projekt. Pomyślałem sobie, że wolność słowa może być ogromnym zagrożeniem, jeśli zależy ci na tym, by to inne słowa były na pierwszym miejscu. Rozumiem, że istnieje jakiś wyścig słów, tak? Jakiś konkurs, maraton być może? Tak, słowa mają wielką moc. Podobno na samym początku było właśnie słowo. I co ono robiło? Stawało się ciałem. Fascynujące. A, właśnie. Straciłem dzisiaj bardzo dużo krwi, więc jeżeli również straciłbym przytomność, nie miej mi tego za złe. Oczywiście. Wracając do tematu... Do meritum sprawy? A warto to ciągnąć, bo temat jest ciekawy. Ludzie komunikują się ze sobą głównie za pomocą słów. Zwłaszcza w naszych zaawansowanych ideowo i technologicznie czasach. No to chyba dobrze, prawda? Komunikacja za pomocą mowy ciała była niezwykle ograniczona. Oczywiście, ale niesie to ze sobą pewne zagrożenia. Zapewne wiesz, czym jest kłamstwo. No, oczywiście. Mój ojciec często powtarzał, że nigdy więcej nie będzie pił. Zatem wyobraź sobie, że ludzie u władzy również mogą to robić. A zakładając, że tacy ludzie nie powinni kłamać, tylko być wzorem do naśladowania, zwykłym obywatelom może być po prostu głupio zwrócić im uwagę. W takim razie tym bardziej należy tę uwagę zwracać. Ale w takiej sytuacji oni mogą użyć kolejnych słów. Albo udawać, że cię nie słyszą. Albo zwalać winę na drugą stronę, tak by społeczeństwo było zajęte wewnętrzną walką. Sugerujesz zatem, że ludzie nie nadają się, by rządzić samymi sobą. Że dopiero bezstronna sztuczna inteligencja będzie w stanie wykluczyć element ludzkiej niedoskonałości. Mam szczerą nadzieję, że to naturalna inteligencja wygra w tym pojedynku, aczkolwiek byłoby to niezwykle ciekawe. Sztuczna inteligencja zapewne nie posiada żadnego szwagra, któremu trzeba dać stanowisko. Być może nawet nie ma powodu, żeby się mścić. Kto wie, może nie kieruje nią nawet żądza władzy, ani chciwość. Dzieci uczą się głównie przez obserwację. Jeśli mówimy im, że nie wolno kłamać, a potem sami je okłamujemy, być może wysyłamy im sprzeczne sygnały. Ależ zrobiło się poważnie, Justinie. To prawda, Biberze. Zwykle w tym momencie któryś z nas już mówi, że musi iść, podając jakiś zmyślony powód. Ja dzisiaj nigdzie nie muszę iść, moja małżonka wcześniej kończy zmianę, a jako że popełniłem błąd, żeniąc się przedwcześnie, nie bardzo lubię przebywać z nią w jednym pomieszczeniu. A nie myślałeś może, żeby z nią o tym porozmawiać albo się rozwieść? Myślałem, ale potem pomyślałem sobie o tym, co ludzie powiedzą i bardzo bym nie chciał, żeby tak mówili. Czyli wolisz milczeć i przedłużać ten zamknięty krąg cierpienia? Cóż, no lepsze to, niż żeby inni mieli sobie o mnie źle pomyśleć, prawda? To prawda, prawda. W takim razie ja pójdę. Myślałem, że jesteś mądrzejszy, a tu proszę, ciuć mogę. No przykro mi, że cię zawiodłem. A mi jest przykro, że myślisz, że zdanie innych jest ważniejsze od twojego. Powinno mi być przykro, ale czuję pewną satysfakcję.